Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na szybkie rozpakowanie drugiej wersji klawiatury Tesoro Lobera. Tutaj mamy wersję Supreme z przełącznikami mechanicznymi Kale. Natomiast ta Lobera na plangerach jest już przetestowana. Sama recenzja tej klawiatury będzie na wideotestach, natomiast zobaczycie u mnie na kanale na pewno porównanie tych dwóch klawiatur, czym one się od siebie tak naprawdę różnią. Na pewno ceną. Ta wersja Supreme z przełącznikami mechanicznymi kosztuje 549 zł, ta na plangerach 339. Różnica jest dość znaczna. Oczywiście opakowanie, jak w przypadku Tesoro, zawsze wygląda efektownie. Z boku mamy najważniejsze cechy, czyli absolutnie anti-ghosting, próbkowanie 1000 Hz, 3 przyciski pod spacją, miejsce na zasilacz sieciowy, nagrywanie makro w locie, przyjazne oprogramowanie oraz podświetlenie RGB w dowolnej ilości kolorów, moi drodzy. Mamy przełączniki typu Kale, tutaj akurat browny, nie są to przełączniki Cherry MX, tylko konkurencyjne. Z tyłu jeszcze mamy taki obrazek. Nie zwieście się tym obrazkiem, ta klawiatura nie ma wielu stref podświetlenia. Jest tu pokazane po prostu, że na każdym z pięciu profili możemy mieć inny kolor podświetlenia. Ta klawiatura podświetlana jest w całości jednym kolorem. Mamy też obrazki, ale to zobaczymy sobie wszystko za chwilkę. O tym wam dokładniej opowiem, ale rzućcie tylko okiem. Generalnie sama konstrukcja będzie identyczna jak w przypadku Lobery na plangerach. Tak więc raczej żadnych nowości tutaj nie uświadczymy. Już otwieram opakowanie. I klawiaturka zabezpieczona dokładnie tak samo jak tamta wersja. Ja to sobie rozpakuję, zaraz do was wracam. Ok, moi drodzy. Ponownie dostajemy też taki kabelek USB. Tutaj jest wejściem DC. Nie jest to samo co zasilacz sieciowy, nie daje takiego napięcia. Natomiast jest to jakaś opcja, żeby zasilić sobie ten hub USB. Dodatkowo mamy też zasobniczek, nie widzę niestety płytki ze sterownikami, tak więc będzie trzeba sobie ściągnąć, może zaginęła gdzieś w testach. No i mamy instrukcję od tej klawiatury, wszystkie podstawowe cechy, podłączenie i tak dalej. I tu mamy reklamówkę z produktami firmy Tesoro, widzieliśmy to w poprzednim rozpakowaniu, więc nie będę się powtarzał. Lecimy dalej. Klawiaturka, no cóż, dokładnie to samo co w przypadku plangerów. Kabelek, wszystkie wtyki pozłatane, główny wtyk, wtyk pomocniczy do zasilenia hubu oraz przedłużenie naszej karty dźwiękowej, wtyki 2 razy mini jack. Kabel oczywiście w oplocie solidnie zabezpieczony. Tu mamy ten hub, dwa porty USB 2.0, wejście na zasilacz sieciowy oraz wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon. Klawiatura wygląda dokładnie tak samo. Z tym, że jest, wydaje mi się, cięższa od wersji na plangerach. No cóż, mamy przełączniki mechaniczne, więc ma prawo być cięższa. Tak samo, plastik przypominający szczotkowany aluminium, plastik przypominający ryflowaną stal, wszystko wysokiej jakości, trzy dodatkowe klawisze pod spacją. U góry multimedia, przełącznik profili, klawisz funkcyjny, tym razem ma tą słynną buźkę Tesoro, w wersji na plangerach nie miał. Przełącznik Six Key Rollover oraz N Key Rollover. Tutaj mamy tryb gamingowy i nagrywanie makr w locie. Też mamy troszeczkę inaczej tutaj zastosowane, już widzę, oznaczenia klawiszy. Prawdopodobnie podświetlenie w tej wersji będzie mocniejsze niż w tej na plangerach. A więc będzie to plus zapewne, bo tam było dość słabe. I moi drodzy, świetne antypoślizgi na dole, bardzo dobre gumki. Dwa rodzaje podwyższeń, podwyższenie wysokie, podwyższenie niskie, oba gumowane i bez podwyższenia. I przełączniki Cherry MX Brown, najbardziej takie przyjazne dla użytkowników początkujących. Klawiatura jak na mechaniczną, można powiedzieć, że jest dość cicha. Ok, to było na tyle jeśli chodzi o pierwszy rzut oka. Jeśli nie widzieliście rozpakowania wersji z plangerami, to sobie zobaczcie. Tam też było sporo informacji o tych klawiaturach. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!